okolicach Grójca, w małej wsi w gminie Belzg Duży, leży rezerwat Modrzewina, który ma obecnie około 332 hektarów. Chroniony jest modrzew polski. Jeżeli chodzi o modrzewia polskiego, z którym mamy do czynienia tutaj na terenie rezerwatu Modrzewina, to naukowcy przez wiele, wiele lat spierali się na temat tego, czy jest to osobny gatunek. W tej chwili traktujemy tego modrzewia jako podgatunek. Problemy w rozróżnieniu tych dwóch modrzewi, czyli modrzewia europejskiego i modrzewia polskiego, są między innymi takie, że modrzewie bardzo łatwo krzyżują się między sobą, więc rozróżniające mocne cechy mogą z czasem zanikać. Jeżeli chodzi o modrzewie polskiego, to występuje on, i modrzew europejski, występuje głównie w górach. Na terenie Polski są to oczywiście Tatry, są to Karpaty, dalej wysunięte na północ są to Góry Świętokrzyskie. Natomiast jeżeli chodzi o stanowiska nizinne modrzewia, to rezerwat Modrzewina można uznać za najdalej wysunięty na północ rezerwat tego gatunku. Siedliska, na których tutaj znajduje się ten modrzew polski, to są siedliska lasowe, czyli stosunkowo żyzne, co utrudnia tak naprawdę dosyć znacznie odnawianie się naturalne tego gatunku na terenie rezerwatu Modrzewina. Modrzew jest gatunkiem wyjątkowo światłożądnym, dlatego żeby mógł się odnawiać, potrzebuje otwartej przestrzeni. Jeżeli chodzi o taki drzewostan, jaki widzimy tutaj w rezerwacie Modrzewina, to można zauważyć, że pod tymi majestatycznymi modrzewiami jest bardzo gęste dolne piętro. To dolne piętro to są zarówno dęby, ale graby, również lipy i inne gatunki drzew, które dosyć szczelnie wypełniają tą przestrzeń między modrzewiami, uniemożliwiając dopływ światła do dna tego drzewostanu, i tym samym utrudniając albo w zasadzie uniemożliwiając naturalne odnowienie tego gatunku. Żeby do tego naturalnego odnowienia mogło z czasem dojść, trzeba by było jednak wspomóc ten drzewostan w sztuczny sposób i usunąć przynajmniej ten drzewostan w drugim piętrze w pewnym zakresie, czy tworząc mniejsze obszary zupełnie wylesione, gdzie ten modrzew mógłby naturalnie się odnawiać. Właśnie w tej chwili, czyli październik, listopad, jego nasiona dojrzewają w szyszkach, natomiast wysypują się one dopiero w lutym i wiosną młode siewki mogą zacząć się pojawiać w drzewostanie. Modrzew europejski bądź modrzew polski, jeżeli mówimy o rezerwacie Modrzewina, są to drzewa jednopienne. Oznacza to, że na jednym drzewie występują zarówno kwiatostany żeńskie, jak i męskie. Te kwiatostany żeńskie tak naprawdę to są późniejsze szyszki modrzewia. One pojawiają się wcześniej, bo w momencie, kiedy pojawiają się igły wiosną, już pojawiają się również kwiatostany i męskie, i żeńskie. Te kwiatostany żeńskie są bardzo ciekawe i bardzo ładne, ponieważ mają kolor jaskrawo-czerwono-różowawy, w związku z czym bardzo ładnie wyglądają na drzewach. Kwiatostany męskie są mniejsze, na krótkopędach, takie żółtawe szyszeczki. Jeżeli chodzi o modrzewia, to jego taką najciekawszą cechą wśród gatunków iglastych drzew rosnących w naszym kraju jest to, że jako jedyny z rodzimych gatunków drzew iglastych zrzuca na zimę igły. Modrzew ewolucyjnie zachowuje się jak drzewa liściaste, czyli każdego roku zrzuca liście w postaci delikatnych igiełek i każdego roku wiosną po przezimowaniu od początku je tworzy. Związane jest to z tym, że modrzew nie wytwarza
takiej powłoki nazywanej kutykula, która zabezpiecza igły przed nadmiernym parowaniem w zimę wody oraz no, nie przystosował się do tego, żeby komórki igieł mogły przetrzymać zimę. Drzewa iglaste przystosowały się do tego w taki sposób, że no, tworzą substancje, które powodują, że woda, która występuje w komórkach igieł, no, po prostu nie zamarza i nie niszczy tych komórek w czasie zimy. Jeżeli chodzi o wygląd samego drzewa, no to one znacznie różnią się od innych drzew iglastych, szczególnie przez to, jak wyglądają ich igły. Te igły ułożone są i na krótko, i na długo pędach. Na długo pędach ułożone są pojedynczo, a na krótko pędach natomiast ułożone są w takich kępkach po kilkadziesiąt igieł. Te igiełki są delikatne, miękkie, no bardzo różniące się od innych igieł drzew iglastych. Jeżeli chodzi o wygląd samego pnia drzewa, to jest to drzewo, które w starszym wieku pokryte jest bardzo grubą i grubo spękaną korowiną. Ona miewa czerwonawy odcień, natomiast zwłaszcza u modrzewia tego, który występuje na naszym terenie polskiego, raczej ten kolor to jest ciemnobrązowy. Natomiast korowina zawsze u modrzewia jest bardzo gruba i głęboko spękana. Modrzew może rosnąć nawet do 600 lat. Te występujące w rezerwacie modrzewina to są drzewa około 200-letnie. Modrzew jest to drzewo, które osiąga dosyć znaczne rozmiary. Jeżeli chodzi o jego wysokość, to nie jest niczym zaskakującym, że modrzew osiągnie wysokość 45 metrów. Nawet zdarzają się okazy, które mogą osiągać powyżej 50 metrów wysokości. Oczywiście taki modrzew rośnie w warunkach, które no, mu muszą sprzyjać. Jeżeli chodzi o grubość tego drzewa, czyli jego pierśnice, to są to też dosyć pokaźnych rozmiarów drzewa, bo osiągają no, średnicę w pierśnicy do 1,20 m, czyli potężne, duże drzewa. Te modrzewie, które występują w rezerwacie modrzewina, mają miąższość obliczoną przez naukowców z Instytutu Badawczego Leśnictwa nawet 10 metrów sześciennych drewna na jednym pniu, więc jest to naprawdę robiąca wrażenie wartość. Modrzew jest gatunkiem bardzo szybko rosnącym, zwłaszcza w naszych warunkach polskich. To drzewo przyrasta bardzo szybko zarówno na wysokość, jak i na grubość. Jego przyrosty roczne, jeżeli chodzi o słoje roczne, są dużo grubsze niż u sosny. Często osiągają więcej niż 1 cm. Jeżeli chodzi o wzrost na wysokość, to są przyrosty rzędu 1,5 metra rocznie w wieku, kiedy zaczyna szybko przyrastać. Dzięki tym swoim cechom modrzew wykorzystywany jest w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Bardzo często do tego, żeby na przykład wypełniać jakieś luki powstałe w czasie wzrastania drzewostanu. Ponieważ bardzo szybko dogania drzewa rosnące obok. Modrzew współpracuje z różnymi grzybami, zarówno w takiej współpracy przez nas normalnie pojętej, czyli w symbiozie. I takim gatunkiem, który współpracuje z modrzewiem, jest maślak żółty. To jest grzyb, który tworzy z nim mikoryzy i pomaga temu drzewu zdobywać wodę, składniki mineralne, a drzewo temu maślakowi w drugą stronę oddaje składniki pokarmowe. Jednym z największych szkodników grzybowych występujących na modrzewiu jest rak modrzewiowy, po łacinie nazywający się dźwięcznie i bardzo ładnie Lachne lula wilkomi. Jest to grzyb powodujący rozległe raki otwarte na modrzewiach, które charakteryzują się tym, że patrząc na nie będziemy widzieć w zasadzie środek
drzewa. To będzie coś w rodzaju pęknięcia na modrzewiu, często docierające niemalże do samego rdzenia. W tej chwili znajdujemy się przy pozostałościach modrzewia, który był nazwany wojewodą. Wojewodą nazywał się na cześć wojewody rawskiego Bazylego Walickiego, który w 1787 roku na terenie rezerwatu Modrzewina przyjmował samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Niestety ten bardzo okazały modrzew w wyniku działań wojennych uległ zniszczeniu i przewalił się. Jeszcze tak naprawdę do niedawna było widać pozostałości jego pnia. Przy tej okazji można powiedzieć, że drewno modrzewia jest bardzo, bardzo trwałe. Oczywiście w warunkach leśnych ono tak długo nie będzie mogło istnieć, jak w warunkach na przykład, kiedy zostanie użyte w budownictwie. Jest to drewno, które jest wyjątkowo trwałe. Bierze się to głównie z tego, że jest ono bardzo mocno wysycone żywicą. W drewnie tym jest stosunkowo mały udział bielu, natomiast tej wewnętrznej, twardej części wysyconej żywicami jest bardzo dużo. Te żywice, które modrzew ma w sobie, one są bardzo odporne na różne czynniki, na przykład różne czynniki chemiczne, które rozkładają inną substancję organiczną. W związku z czym modrzew miał wiele zastosowań. Był wykorzystywany głównie w budownictwie. W Polsce wszyscy pamiętamy różne kościółki modrzewiowe, dwory szlacheckie modrzewiowe, ale modrzew był wykorzystywany również przy produkcji mebli, był wykorzystywany do produkcji na przykład podkładów kolejowych, również ze względu na swoją trwałość, a również wykorzystywany był w żaglowcach do budowy masztów.